Dobry wieczór Państwu. Czas zaczynać chyba, bo zmrok zapadł. Tak się złożyło, że pierwszy wykład z naszego cyklu jest dokładnie ze zmrokiem właśnie w tej jesieni się wiąże, ale mamy mówić o oświeceniu, czego ta sala, zresztą na co ta sala się znakomicie nadaje i swoją świetlistością, i także tu obecni rozświetlą nam ten wieczór melancholijny, łazienkowski dzisiejszy. Andrzej Pieńkos, ja witam Państwa w imieniu Ośrodka Badań nad Epoką Stanisławowską przy Muzeum w Łazienkach i otwieram, tak poproszono, drugi cykl, drugi rok cyklu, który się bardzo pięknie nazywa, autor tu stoi, tego określenia i tego tytułu, Oświeceniowa Republika Marzeń. To jest nasza druga republika, bo pierwsza władców się już zakończyła, dwuletni cykl wykładów i mogą Państwo tutaj przy wejściu zobaczyć pierwszy tom z tych wykładów wydany, drugi będzie wydany niebawem i myślę, że ta druga republika, czyli Marzeń, też będzie wydana za czas jakiś, no ale na razie zaczynamy drugi rok spotkań z wielkimi, wybitnymi, ciekawymi, dziwacznymi postaciami oświecenia w Warszawie, bo takie jest założenie, o którym pan profesor, autor, profesor Cegielski za chwilę Państwu powie kilka słów. Ten cykl toczył się w zeszłym roku, jest też, te broszury są tak kolorystycznie nieco, tak powiem właśnie naszych cyklów, wykładów są tak modelowane, żeby można było zobaczyć kontynuację. I o tym cyklu jego autor za moment. Ja tylko chcę Państwa jeszcze zaprosić i zachęcić do śledzenia innych imprez, wykładów i niewykładów wiążących się właśnie z naszą działalnością, które mają na celu propagowanie oświecenia warszawskiego Stanisława Augusta w osobie własnej, ale także jego sąsiadów, kuzynów, wrogów i tak dalej. Oczywiście Łazienek i innych miejsc polskiego oświecenia. I nie tylko w wymiarze artystycznym, ale także historycznym. To zresztą dzisiejszy wykład jest znakomitym przykładem właśnie współpracy różnych dziedzin w badaniach nad oświeceniem polskim. Inne cykle nasze tegoroczne, nowe także, mogą Państwo poznać właśnie w broszurach, które tam się znajdują przy wejściu i tam są też dokładne takie omówienia autorów tych wykładów, wykładowców i tytuły, zapowiedzi tych wykładów. W skrócie one są na ten rok zapowiedziane na tych karteczkach czy takich właśnie folderkach, które Państwo mogli tutaj znaleźć na krzesłach. Cały zestaw, że tak powiem, tych cyklów. Otwieramy także cykl, którego nie ma w tych, czyli nie ma jeszcze swojej broszury. On się w tę sobotę ostatnią tutaj rozpoczął, a w następną już sobotę, nie najbliższą, ale kolejną, 20, który to będzie trzeci chyba, tak, października, sobota, 22, tak, 22 października. Zapraszamy Państwa o 11:00 tutaj też do tej sali, ale tylko na chwilę, bo z tej sali następnie wyjdą Państwo na spacer z panią Barbarą Werner, która zajmuje się ogrodami Łazienek Królewskich i która właśnie o tym założeniu ogrodowym Stanisława Augusta będzie mówiła, ale także o współczesności tego ogrodu, jego przemianach od i historycznie, i od kuchni, tak? Czy właśnie jak wygląda też praca nad czymś takim, jakim jest taki wielki kompleks ogrodowy w tego typu rezydencjach. A na wiosnę ten cykl będzie zresztą kontynuowany i będziemy Państwa informowali o spotkaniach dotyczących już poszczególnych miejsc Łazienek. To będą takie wykładospacery właśnie odbywające się w sobotę, a dotyczące poszczególnych obiektów, tak jak ten pałac, pomniki, galeria rzeźby, właśnie poszczególne miejsca czy obiekty Łazienek. Jest tego tak dużo, że tu mógłbym właściwie już podziękować pani profesor i byśmy cały wieczór zajęli zapowiedziami tego, co nam tutaj się udało już zaplanować na ten rok najbliższy, no ale
czas oddać głos bohaterom, czyli najpierw wbrew porządkowi może pana profesora Tadeusza Cegielskiego, poproszę jeszcze kilka słów na temat właśnie tego, co to jest ta oświeceniowa republika marzeń w jego marzeniach. No i chyba już zapowiesz panią wykładowczynię naszą. Ja państwu dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Witam bardzo serdecznie obywateli Republiki Marzeń, tutaj zgromadzonych. Właściwie to mój poprzednik powiedział już, skąd się wzięła Republika Marzeń. Ja tylko dodam, no jakby uzupełniając profesora Pieńkosa, że jednak copyright należy się dyrektorowi łazienek, panu Tadeuszowi Dzierniewiczowi, który tutaj jest z nami, bo to ja w rozmowie z nim, ale to on powiedział, ach, niech to się nazywa oświeceniowa Republika Marzeń. Panie dyrektorze, tak było, więc ja broń Boże tego copyrightu bym panu nie mógł odebrać. Natomiast ja rzeczywiście tutaj wspomagany przez profesora Pieńkosa ułożyłem zarówno pierwszy cykl, który zakończył się w czerwcu wystąpieniem pani dyrektor Izabeli Zychowicz, jak i miałem przyjemność wspomagać Muzeum w Łazienkach w zaprojektowaniu, w ułożeniu programu drugiego cyklu. Także w tej chwili jakby wchodzimy w cykl drugi. No i mamy wszyscy wielką, wielką nadzieję, że nasze wykłady, które notabene też są rejestrowane i później można je oglądać w internecie, co bardzo polecam, nawet jak się słyszało wykład, a szczególnie jeżeli oczywiście ktoś nie miał okazji, że te wykłady ucieleśniają się w formie przepięknego wydawnictwa, które mamy już pierwszy tom, Oświeceniowa Rzeczpospolita Władców. To jest ten cykl, z którego zrodził się właśnie ten drugi zatytułowany Oświeceniowa Republika Marzeń. Dlaczego marzenia? To powiedział mój poprzednik, ale tak naprawdę to nasi wykładowcy nadadzą sens i treść temu hasłu. No a dzisiaj otwiera, proszę państwa, nasz cykl pani profesor doktor habilitowana Elżbieta Wichrowska z polonistyki, no i która jako zarówno historyk literatury, historyk kultury, jak i powieściopisarz czy pisarka, jaka ma być forma? Pisarz. Pisarz. Ja też wolę. Nienawidzę tej formy żeńskiej, prawda, jakaś, no dyrektorka to jeszcze, no wiadomo, dyrektorka szkoły, prawda, ale ministra... Dobrze, a sekretarka... Już a sekretarka to brzmi frywolnie. No więc właśnie, więc w każdym razie pisarz przybliża nam różne, często właśnie już zupełnie zapomniane, czy wręcz nieznane postaci epoki oświecenia. Także zostawiam państwa z Elżbietą Wichrowską. Szanowni Państwo, na pewno będzie o marzeniach, na pewno będzie o Warszawie, będzie o oświeceniu, ale również o tym późnym oświeceniu, czyli początku XIX wieku i o kobiecie, na pewno niezwykłej. O Judycie z Lewich-Szmulowej, Jakubowiczowej, Zbytkowerowej. Właśnie zauważyłam, że ten nie nagrała się wersja, która powinna się nagrać. Stąd mój niepokój, próbowałam pana Piotra wezwać tu, ale sobie poradzimy i z tą wersją, z tymi slajdami, które mam. Proszę państwa, zacznijmy od łazienek, od powieść o Judycie, od łazienek i od obiadów czwartkowych. Ktoś mógłby zapytać, a cóż mają wspólnego obiady czwartkowe z łazienkami?
Ale jak no, niektórzy historycy twierdzą, czy większość z nich może tak, twierdzi, że oczywiście obiady czwartkowe to Zamek Królewski, ale zdarzało się, że odbywały się też i tutaj. Wtedy, kiedy król przenosił się do łazienek, tak było w 1780 roku, gdy przyjechał do Warszawy Ignacy Krasicki i wtedy spotkania uczone panów odbywały się także w łazienkach. Ale to jest dla nas mniej interesujące. Bardziej interesujące jest to, że niektórzy historycy, nie ma ich za wielu, ale twierdzą, że w tych obiadach brały udział także kobiety. Zapewne winowajcom, jeszcze do tego slajda wrócimy, winowajcą jest tutaj Antoni Magier, o którym za moment dwa słowa, który w książce doskonale znanej osobom, które zajmują się badaczą i miłośnikom epoki stanisławowskiej i miłośnikom Warszawy, w książce Estetyka miasta stołecznego Warszawy pisał tak, że na obiadach czwartkowych król jadł niewiele, potrawy nakładał tyle, by jej na talerzu nie zostawiał, a naśladując króla, mało jadali mężczyźni, a tym bardziej, uwaga, kobiety, aby przy ociężałości ciała nie straciły swojej szczupłej talii. A Antoni Magier mógł wiedzieć coś na ten temat. Jest to rówieśnik Jakuba Jasińskiego, urodzony w latach 60., gdy panowie zaczynali się w zamku spotykać na, a może i kobiety, na obiadach czwartkowych. No, miał lat 8, ale gdy powoli te spotkania wygasały, dobiegał już 30. Więc jest bardzo prawdopodobne, że coś słyszał jako związany z dworami na przykład Franciszka Bielińskiego, a pod koniec wieku XVIII z domem handlowym Prota Potockiego, potem już w XIX wieku z Liceum Warszawskim. Mógł czytać o tym w gazetkach pisanych, no, bądź się z krążących po Warszawie plotek coś wiedzieć. Ale historycy tacy jak no, chociażby Zdzisław Libera twierdzą, że to jest niemożliwe, dlatego że były to spotkania nieco swawolne i niestosowne dla płci dla płci pięknej. W związku z tym no, wyklucza i wielu innych badaczy też obecność kobiet na tych spotkaniach i w dodatku te deserowe wierszyki nieprzyzwoite XVIII-wieczne, zresztą świetne często, obsceny, no kobiet raczej tam nie była, przynajmniej być nie powinno. Czy były, czy nie, to jest jakby inny problem teoretyczny, a świadectw na to nie mamy, albo świadectwa takie, które chcę tu przywołać, czyli że przechodzimy już do bohaterki dzisiejszego spotkania, do Judyty z Lewich Bułka Zbytkowerowej, że jeśli pojawia się jakikolwiek biogram Judyty, jest ich niewiele, często to są krótkie wzmianki na marginesie biografii jej męża, to pojawia się informacja, że była stałą uczestniczką czy stałym uczestnikiem obiadów czwartkowych. Ja próbowałam wytropić, kto pierwszy dał taką informację, no i okazało się, że świetny historyk Emanuel Ringelblum w jednej z swoich prac, my go oczywiście z archiwum Getta kojarzymy, ale sporą część swoich prac poświęcił historii Żydów właśnie w epoce stanisławowskiej, w Warszawie stanisławowskiej i on najprawdopodobniej jako pierwszy, na czym się opierał, dziś już nie wiemy, podał taką informację. Problem w ogóle z Judytą i z próbą rekonstrukcji jej biografii polega na tym, że duża część źródeł jej dotyczących no, nie zachowała się, większość przepadła, przynajmniej tych, które mieliśmy w polskich archiwach, przepadła w czasie II wojny. I bardzo często trzeba operować
na dowodach takich, jak i tutaj, czy na świadectwach z drugiej albo z trzeciej ręki. Bo na przykład z Rindelblumem mamy jeszcze taki problem, że nie wszystkie jego prace zostały wydane. Do części prac dopuścił swoich kolegów. Oni cytują w swoich przedwojennych jeszcze publikacjach Rindelbluma, a podstawa się nie zachowała, bo się nie zachowała, tak? Gdzieś się tam spaliła w czasie wojny. Więc krótko mówiąc, musimy operować czymś, co jedna z koleżanek nazwała fantomami, tak? Mamy źródła i fantomy, czyli źródła, o których coś wiemy, ale których tak naprawdę nie ma. I próba rekonstrukcji biografii Judyty składa się w dużej mierze z listy zapytań, co Państwo za chwilę usłyszą, niepewnych tez, bo brakuje tych świadectw, może część z nich się odnajdzie, podejrzeń i podglądań Judyty. Dlaczego zdecydowałam się Państwu o niej dziś opowiedzieć? Bo opowieść o Judycie zbyt Kowerowej to opowieść o kobiecie niezwykłej, o kobiecie przełamującej konwencje epoki związane z miejscem, z rolą, z funkcją kobiety w XVIII wieku, zwłaszcza jeśli mówimy o kobiecie, która była Żydówką. Ale to również opowieść o sposobach przenikania na ziemię Rzeczypospolitej Stanisławowskiej, myśli oświeceniowej, w tym także żydowskiej Haskali. Wreszcie opowieść o Judycie to historia kształtowania się wielkiej finansjery z jej fortunami, ale i kulturą, co można w skrócie określić, czy ja czasem określam, w XVIII wieku od lichwy do salonu w XIX, do fundacji, do bibliotek i galerii obrazu już w XIX. Judyta Zbytkowerowa należała do grupy najważniejszych i najzamożniejszych postaci tak zwanej pierwszej polskiej finansjery przełomu XVIII i XIX wieku. Co ważne, także po śmierci swojego męża Szmula Zbytkowera, który jest postacią znacznie lepiej rozpoznawaną niż ona, dostawca dworu króla Stanisława Augusta, liwerant armii polskiej, ale też rosyjskiej i pruskiej, przedsiębiorca, bankier. No, w tej biografii, jak widać, no, chociażby z tych określeń, widać, że działał na bardzo wielu polach. I po jego śmierci Judyta dalej funkcjonowała, dalej działała z takimi samymi sukcesami, a może nawet i chwilami większymi. To Judyta to również Żydówka, która w 1798 roku, co prawda wtedy z mężem, uzyskała możliwość kupowania dóbr ziemskich i osiedlania się w miejscu, który sobie wybierze. To był przywilej, który od króla pruskiego uzyskała, ale potem od Fryderyka Augusta, od Aleksandra I, od Mikołaja I także. Ale Judyta to nie tylko bizneswoman przełomu XVIII i XIX wieku, ale to także matka, macocha, teściowa, babka XIX-wiecznych bankierskich fortun typu Teplicowie, typu Franklowie, Chorowicowie, no, ta lista jest nazwisk tutaj długa. I to ona, jak się takiej uważnie przyjrzymy, prowadziła politykę matrymonialną, która zaowocowała w XIX wieku, co Państwo też dzisiaj, no, przynajmniej w drobnym fragmencie będą mogli usłyszeć. Tak więc to żona Szmula, wielkiego przedsiębiorcy, bogacza z Pragi, to być może tak potomkowie Judyty i Szmula z rodziny Tepliców w tej książce o tym mowa, którą tutaj przywołam i fragmenty Państwo będziecie mogli zobaczyć, twierdzą kochanka Stanisława Augusta i nie wykluczają, że pierwsza córka Bona była córką Stanisława Augusta i Judyta, ale to jest właśnie kolejny fantom, o którym mówiłam. To macocha Berka Sonnenberga, czyli
pradziadka Henri Bergsona, to wreszcie prababka błogosławionej Franciszki Siedliskiej, założycielki zgromadzenia Nazaretanek. Pochodziła z Frankfurtu nad Menem, przepraszam, nad Odrą. Tutaj Państwo widzicie przywilej nabywania nieruchomości w Warszawie właśnie z tej książki, którą przed chwilą pokazałam. No a tutaj już matka, najprawdopodobniej portret matki Judyty. Pochodziła z Frankfurtu nad Odrą, z bardzo wpływowej żydowskiej rodziny kupieckiej, która miała swoje też kontakty z dworem berlińskim. Historycy najczęściej wskazują rok 1776 jako rok przybycia Judyty do Warszawy. Miałaby wówczas około 26 lat. I pojawia się pierwsze pytanie, którego jak do tej pory nikt nie zadawał, znaczy po co ona tu przyjechała? Jakie były powody? Co ją tu ściągnęło? Kto ją tu sprowadził? Po co przyjechała? Bo trzeba pamiętać o tym, że w latach, jeśli ona należała do, a należała do bardzo zamożnych bankierskich rodzin o wysokiej pozycji w Prusach, to w latach 70. i później, przełomie lat 70., 80., czy to będzie no przede wszystkim w Berlinie, ale i we wszystkich większych pruskich metropoliach, domy żydowskich rodzin bankierskich obok domów francuskich należały do takiej najbardziej ruchliwej, kapitalistycznej, oświeconej grupy społecznej, która przyciągała elity intelektualne, ale również i społeczne, arystokrację, tak? Reprezentowały, o tym pisał między innymi Łastik, że reprezentowały znacznie wyższy poziom te domy od no, średniego mieszczaństwa niemieckiego, tak? I w tych domach ważną pozycję pełniły kobiety, gospodynie tamtejszych salonów. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja nawet bardzo bogatych Żydów w Warszawie czy na terenie Rzeczypospolitej. Oni ciągle byli, stanowili towarzysko-kulturalny margines. Dlaczego więc, jeszcze raz zapytam, Judyta, która mogła być jedną z gospodyń salonów frankfurckich albo i berlińskich, przyjechała do Warszawy i zamieszkała na podwarszawskiej Pradze? No to jest to, od czasu, kiedy poznałam Judytę, ten problem mnie niepokoi. Teoretycznie wiadomo, w znakomitym, tutaj mam znakomitej, zresztą artykule dotyczącej akt masy spadkowej Judyty Jakubowiczowej, Artur Eisenbach i Jan Kosim piszą tak, jeśli to szybciutko odnajdę, w 1776 roku przybyła do Warszawy, gdzie wyszła za mąż za Szmula Jakubowicza z Bytkowera. No i teoretycznie wszystko się zgadza, tylko jeśli ona przybyła w 76 roku, a w innych, tutaj o tym mowy nie ma, opracowaniach jest mowa o tym, że, co jest bardzo prawdopodobne, że za mąż za Szmula wyszła w 79 roku, to rodzi się pytanie, co ona robiła przez te 3 lata, gdzie mieszkała, w jakich kręgach przebywała, no i nic na ten temat nie wiemy, możemy się tylko domyślać. Nie wyszła w 76 roku za Szmula, bo Szmul był wówczas żonaty i właśnie w sierpniu urodziła mu się córka Atalia. Więc były jakieś inne powody, tak? Ale jest jeszcze, tak to jest z tymi źródłami związanymi z Judytą, mamy jeszcze inny problem. W książce Rodzina Tepliców Krzysztofa Teodora Teplica mamy reprodukcję paszportu wydanego dla Szmula
przez króla Stanisława Augusta w 13 roku panowania, a więc w 1777. Teplitz twierdzi, i tego fragmentu w tej reprodukcji nie ma, a ja jeszcze do oryginału nie miałam dostępu, mam nadzieję, że będę mogła do oryginału zajrzeć, twierdzi, że ten paszport obejmuje również żonę rzeczonego starozakonnego, Judytę z domu Lewi. Mamy więc problem, bo jeśli faktycznie ten paszport obejmuje ją, to oznacza, że nie w 79 roku, ale w 77 się pojawiła tutaj w Warszawie. I do małżeństwa doszło, no właściwie zaraz, chwilę po urodzeniu Atalii. Ten rozwód musiałby być, to małżeństwo musiałoby być wcześniejsze. Oczywiście to nie wyjaśnia, po co przyjechała, a przyjechała jeszcze w momencie, kiedy, no jak mówię, rodziła się córka Szmulowi. Czy oni się znali wcześniej? Tu jest masa pytań, już nie wszystkie będę zadawała, bo faktycznie by to sporo czasu zajęło. Gdzie oni się mogli poznać, czy też Szmul pojawił się dopiero, czy perspektywa małżeństwa ze Szmulem dopiero, gdy ona dotarła do Warszawy. I czy na pewno przyjechała z Frankfurtu, a nie jak inne źródła sugerują i również potomkowie Teplicowie, że może z Wrocławia, a może z Berlina. No i teraz tak, jeśli nie przyjechała, a no, sporo na to wskazuje, żeby wyjść za mąż za Szmula, to pytanie, kto ją mógł tutaj sprowadzić. I zaczyna się znowu takie poszukiwanie w kręgu króla, w kręgu dworu królewskiego, osób z tym dworem związanym i taką postacią, która mogłaby mieć jakiś wpływ na przybycie Judyty, jest na przykład lekarz królewski Kalmanson, który studiował i we Francji, i w Niemczech także. A jeśli w Niemczech, to na pewno we Frankfurcie nad Odrą, bo od początku XVIII wieku studenci żydowscy mogli się kształcić, robili doktoraty. Taki doktorat też obronił ktoś z rodziny, być może ojciec Judyty Lewi Buka, bo wydanie takiego doktoratu się zachowało. Jeśli rodzina, a wszystko na to wskazuje, Lewi Buka była tak znana, Kalmanson mógł mieć z nimi jakiś kontakt. Bo też na marginesie trzeba powiedzieć, że kiedy szukamy kluczy do biografii Judyty, to takim kluczem jest ten Frankfurt nad Odrą. Klucza do biografii, a więc do znajomości, do kontaktów. Jeśli pojawia się na horyzoncie, nawet daleko od Judyty pozornie, oddalona postać, która miała coś z Frankfurtem nad Odrą wspólnego, często okazuje się, że tak, że to jest ktoś z dużo bliższego otoczenia, niż nam się to może wydawać. Drugi problem, znaczy, ważne jest również to, że tak jak cała rodzina, bracia, jak Judyta byli zwolennikami idei Mozesa Mendelsona, tak oczywiście takim był także syn rabina z Hrubieszowa, Kalmanson, tłumacz też z hebrajskiego i autor tekstów, jeden z pierwszych autorów tekstów antyhasyckich, też zwolennik bardzo, bardzo głębokich reform życia Żydów w Polsce. I teraz, wracając już do tego przyjazdu w 76 roku. Zwykle, kiedy pisze się, mówi o kontaktach Judyty z dworem królewskim, to jakby narracja jest taka, że przyjechała w 76, wyszła za Szmula,
A potem dzięki swojej znajomości języka francuskiego, dzięki wykształceniu, zdobywała coraz większą pozycję na dworze. Również stała się bliską w jakimś tam stopniu, w jakim dokładnie nie wiemy, królowi. I to skutkowało różnymi przywilejami na rzecz szmulów. Ale jest jeszcze i jakby druga wersja moja, że być może, jeśli ona wyszła za szmula w 79 roku, to ta pozycja, jej znaczenie, jej wpływy datują się sprzed małżeństwa. Znaczy przed i dopiero później doszło do już w trakcie tego małżeństwa, do wykorzystywania swoich wpływów wcześniejszych na dworze zdobytych. Jeszcze jedna zagadka wiąże się z przybyciem Judyty do Warszawy. A ta zagadka, czy tajemnica, to ma na nazwisko Wolfgang Heymann. To jest właściwie historia kryminalna, jego życie, wydarzenia, które są z nim związane, ale może od początku. To, co dla mnie jest interesujące, Heymann, Wolfgang i Judyta Zbytkower, wtedy Bukalewi, pojawili się mniej więcej w tym samym czasie w Warszawie. To był rok 1000, najprawdopodobniej, jeśli chodzi o Judytę, 76, jeśli chodzi o Wolfganga, 75. I nieco później Judyta wyszła za szmula, o czym już wiemy, a Wolfgang Heymann poślubił żonę, już wtedy ex-żonę szmula. Czy to przypadek jakby sprawił, że tak się te losy zbiegły? O, ich te historie skrzyżowały. O Heymannie, czasem pisze się o nim też, jego nazwisko jakby obocznie Heymann, wiemy sporo, bo był i słusznie zresztą oskarżony o szpiegostwo na rzecz Prus w czasie powstania kościuszkowskiego. I wtedy zeznawał przed deputacją indagacyjną 9 lipca 1994 roku i z tych zeznań, które zachowały się zresztą w Archiwum Głównym Akt Dawnych, dowiadujemy się, że młodość spędził w Berlinie i we Wrocławiu, że wychowywał się w domu Mozesa Mendelssohna. No i tutaj na moment się zatrzymajmy. To mnie zainteresowało, był uczniem Mendelssohna? Może, mógł być, ale obejrzałam sobie i takie, no trudno to nazwać drzewem, ale takim zestawienie rodzin, nie musiałam nawet głęboko wchodzić, pokazuje, że ojcem Mendelssohna był Menachem Mendel Heymann. Ojcem już dla porządku, powiedzmy, Wolfganga Heymanna, tego naszego szpiega z Prus, był Moses Heymann. Obie rodziny mieszkały w Saksonii. No, wszystko wskazuje więc, czy wiele wskazuje na to jeszcze pewnie trzeba będzie potropić, ale i z tego zeznania, no i choćby z tego zestawienia, że to była rodzina Mendelssohna i tam się przez jakiś czas Heymann wychowywał. Potem ruszył do Wrocławia, rodzina jego przyniosła się do Wrocławia. Potem było w 65 roku małżeństwo i o pozycji rodziny Wolfganga świadczy to, że wyszedł ożenił się z córką chyba najzamożniejszego bankiera we Wrocławiu, w Breslau, Rachelą Kuch. Potem stracił ten posag, który mu wniosła, ponieważ jego fabryka splajtowała, i ruszył do Polski, na ziemię polskie, szukać pieniędzy. To był rok 75. A potem było jeszcze gorzej, tak? Znaczy koło 80 roku, między tym 75 a 80, kiedy poznał Szmula, stał się jego współpracownikiem, poznał Eleonorę Gabriele z Prus, żonę Szmula, która prowadziła buchalterię Szmulowi,
I za jakiś czas się z nią ożenił, a w międzyczasie brał udział w jakichś aferach fałszerskich, siedział w więzieniu albo uciekał przed więzieniem. No była to taka postać mocno kontrowersyjna. Wrócił do Polski, do Warszawy w 1788 roku. No i w 94, jak Państwo już wiecie, został oskarżony i o szpiegostwo i stracony. Tutaj mamy informację, co mu zarzucano. A kontakty z ministrem Hojmem, a w czasie Sejmu informowanie o tym, którędy mogą się dostać do Warszawy wojska pruskie. I no, takie rzeczy miał na swoim koncie. No, pozostaje pytanie, czy przybycie Hejmana i Judyty w tym samym czasie to czysty przypadek? Nie wiem, ale... ale tu gdzieś te ich drogi, znaczy na pewno się skrzyżowało, ale pytanie, czy pojawili się na swojej drodze nieco wcześniej. Jeszcze teraz wrócę do... Będę tak trochę biegała po tej prezentacji. Proszę Państwa, rozpoczęte w roku 77 czy 79 małżeństwo Judyty ze Szmulem na pewno nie było klasycznym małżeństwem żydowskim. Nie chodziło tylko o to, że była od niego młodsza. Natomiast tak, ja tutaj już na marginesie, bo wyświetliłam właśnie slajd wedle obrazu Canaletta, Judyta Zbytkower i Szmul. No, nie mamy pewności, a nawet historycy sztuki podważają fakt, że na tym obrazie Canaletta była Judyta, że to mogła być druga żona Szmula tutaj uwieczniona. Wtedy by oznaczało, że nie mamy żadnego portretu Judyty. No, ale wracając do wieku. Nie chodziło nawet o różnicę wieku 20 kilku lat, o wykształcenie, o znajomość języków, o inny ubiór, ale tutaj zacytujmy biografa Judyty. Ciężko przyszło jej, pisał z pewnym sarkazmem Ludwik Frank, pogodzić się z myślą zostania żoną Żyda z długą brodą i pejsami, nieznającego prawie innego języka, prócz dziwacznej mowy Żydów polskich. Człowieka zgoła niewykształconego, pobożnego w jej pojęciu do przesady. Więc dzieliło z tego cytatu wynika jeszcze coś znacznie poważniejszego. Różnica w podejściu do tradycji żydowskiej i do religii. A jeszcze na marginesie tego cytatu Ludwika Frenka, to trzeba powiedzieć też, że Judyta nie miała szczęścia do biografów. Albo się nią nie interesowano, tylko jej mężem, gdzieś tam na marginesie opowieści o Szmulu pojawiała się, albo jak już się trafił Ludwik Frenk, który zajął się jej przed wojną testamentem, który opisywał, to jej bardzo nie lubił. Tak? I mamy taki troszkę zniekształcony wizerunek Judyty, ale też sporo takich zdań, no, z których możemy wyciągnąć też wniosków. No, Frank miał dostęp do źródeł, które jeszcze wtedy funkcjonowały. Więc różniło ich podejście do religii, do tradycji żydowskiej. I ona pruska Maskila, której podobnie jak całej jej rodzinie bliskie były idee Mozesa Mendelsona. On zaś hasyd, nie dość, że hasyd, to propagujący hasydyzm i finansujący,
ten ruch, o którym o hasydyzmie zapewne Judyta niespecjalnie wiele wiedziała, przyjeżdżając do Warszawy. No i tak, Judyta Maskila, dobrze osadzona w kulturze berlińskich, frankfurckich salonów, została gospodynią w tradycyjnym hasydzkim domu Jakubowiczów pod koniec lat 70. XVIII wieku. I wraz z jej pojawieniem w tej rodzinie aktywizują się wewnątrz, tak, wewnątrz tej rodziny dwie odmienne tendencje, które będą trwać, czyli asymilacyjna, no i jakby kultywowanie tej tradycji hasyckiej. Oczywiście reprezentantem pierwszej będzie Szmul, będzie Szmul, ale również jego syn Berg Sonnenberg i jego żona Tamerle, ale zresztą właśnie, o których wspominałam, pradziadowie Henri Bergsona. No, a odmienne preferencje światopoglądowe no, będą prezentowała, będzie frakcja Judyty. Niektórzy z jej najbliższych przejdą na katolicyzm, inni na protestantyzm, ale co ważne, ona została do końca wierna również po śmierci Szmula judaizmowi, tak? Podobnie jak dwie jej córki. Najstarsza Bona, no, ta, którą Teplicowie podejrzewają, że może właśnie ze związku z królem się urodziła, i druga Ludwika. Natomiast trzecia, to jest właśnie odmienna droga. Trzecia córka po rozwodzie z Tischlerem wyszła za, w 1813 roku, za senatora wkrótce i ministra, jeszcze moment, tutaj mamy Berka i Tamerle, za senatora, ministra finansów Józefa Aleksego Morawskiego. No i z tego właśnie związku za czas jakiś pojawi się ich wnuczka, czyli Franciszka Siedliska. Również wiele wskazuje na to, że pełniący wysokie urzędy w Prusach, zarówno brat Judyty, jak i bratanek, także musieli być konwertytami. Co łączyło, to jest może dla nas ważniejsze, co łączyło Judytę i jej ze Szmulem? No jednak to małżeństwo przetrwało 20 kilka lat. Na pewno dzieci, to oczywiste, ale także taka pasja, pasja gospodarcza, zmysł do nowych inwestycji. To nie tylko była jakby zdolność, ale wydaje się, że również pasja tworzenia takich przemysłowo-gospodarczych nowych przestrzeni. I tu działali wspólnie. I co ważne, te największe sukcesy Szmula przypadają właśnie, gospodarcze, finansowe, przypadają na ostatnie dwudziestolecie XVIII wieku, a więc na czas związków z związku małżeństwa z Judytą. A na pewno działo się to dzięki jej kontaktom towarzyskim, dzięki znajomościom, dzięki rodzinie, znaczy kontaktom w Prusach. I to na pewno pozwalało no, realizować takie większe projekty z wyjściem poza Warszawę, także poza ziemię Rzeczypospolitej. Nie znamy wszystkich, znamy bardzo niewiele kontaktów z Judyty. Tutaj mamy Franciszkę, tu akt małżeństwa Anny z Jakubem
Bubliczów 1813 rok, ale takim bardzo ciekawym kontaktem, znajomością Judyty, to była znajomość z rodziną Birów, z Jakubem Hercem i Amalią Bir, rodzicami znanego kompozytora Giacomo Meyerbeera. Ich nazwisko Birów pojawia się właśnie w tej masie spadkowej, spisie masy spadkowej, o której wspomniałam wcześniej, z 1829 roku. I dwa słowa o Birach. Bo moim zdaniem, o tym jeszcze będę mówiła, Judyta jest ich warszawskim odpowiednikiem, polskim odpowiednikiem. Bir, wielki przemysłowiec przełomu XVIII-XIX wieku, producent cukru, bankier, ale również mecenas kultury związany z teatrem, to także reformator życia religijnego. W swojej synagodze, w domu modlitewnym na środku stały wielkie organy i oczywiście tam odbywały się cała liturgia w języku niemieckim. Tak? Coś jeszcze łączyło z Birami Judytę, postać Amalii Bir. O niej też dwa słowa, bo to bardzo ciekawa kobieta, która działa na polu, była filantropką, aktywnym członkiem Towarzystwa Pomocy Kobiet Rannym Żołnierzom i była pierwszą Żydówką odznaczoną przez króla pruskiego orderem królowej Ludwiki. A jej salon berliński, przez kilkadziesiąt lat stanowił takie centrum intelektualne, towarzyskie właśnie Berlina. Jak powiedziałam, wydaje mi się, że Judyta była takim warszawskim odpowiednikiem rodziny Birów. Podobnie jak Bir, była człowiekiem inwestycji finansowych. W dodatku działała w tej przestrzeni bardzo męskiej. Miała też pewien wpływ, to jest jakby już inny problem, na reformę życia religijnego w Warszawie. Oczywiście myślę tutaj o takiej współpracy ze swoim zięciem przy budowaniu czy przy powstaniu, aktywowaniu raczej synagogi niemieckiej. Historycy bardzo często podkreślają, już o tym na samym początku mówiłam, rolę berlińskich sawantek w propagowaniu idei oświeceniowych, w tym idei Haskali. I tu wymienia się takie panie jak, oprócz Amalii oczywiście, jak Rachel Varnhagen, ale również jak Henriette Hertz, jak córkę Mendelssohna, Dorotę Mendelssohn. I Judytę z nich łączyło jeszcze coś. Salon muzyczny, o czym też chyba jako pierwszy wspomniał Ringelblum. I jej znaczenie tego salonu dla rozwoju muzyki, dla rozwoju właśnie salonów muzycznych jest bardzo często podkreślane, między innymi w artykule Haliny Goldberg, która pisze, już pierwsi maskile, którzy przybyli z Lipska, Frankfurtu i Królewca pod koniec XVIII wieku, osiedlili się w Warszawie, okazali zainteresowanie muzyką. A jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, była Judyta, która prowadziła salon właśnie podobny, wzorowany na właśnie salonie, pisze Goldberg, Hertz, Varnhagen czy Doroty Mendelssohn von Schlegel. Ja bym dodała tutaj koniecznie jeszcze Amalię Bir, matkę Giacomo. Ale wracając do związków między Judytą a Szmulem, jest jeszcze jedna osoba, która na pewno łączyła to małżeństwo. To był król Stanisław August. Sprytna, energiczna, czuła się dobrze w komnatach królewskich, ratowała Stanisława Augusta z ciągłych opresji pieniężnych.
pisał Frank. Skąd Frank wiedział o tym? Nie wiem, ale faktycznie takich śladów, świadectw przychylności króla w postaci przywilejów mamy bardzo wiele. Ja tylko jednym wspomnę, czyli w 1780 roku otrzymują przywilej posiadania prawem oczywiście emfitutycznym 6 włók chełmińskich leżących w dobrach dziedzicznych monarchy Golędzinowie i Targówku. No, na tym właśnie terenie założy Szmul swój bojnówek, tam rozwijać będzie przemysł, inwestować. Kolejną taką zgodę, takim przywilejem była również zgoda na założenie cmentarza żydowskiego na tym Targówku. Ważne jest to, i to jest bardzo symptomatyczne, że król, który jechał nawet w czasie takiej podróży, która była dla niego niezwykle ważna, jak podróż do Kaniowa, na spotkanie z Katarzyną II, umieścił pretensję Szmula do rządu rosyjskiego, wynikłą chyba z jakichś rozliczeń za liwerunek wojsk rosyjskich, i umieścił król w przygotowanym dla cesarzowej Katarzyny te pretensje Szmula w swoim memoriale, tak, zatytułowanym Souhait du Roi. Szmulowie byli przy królu i w sensie pożyczek, i w sensie dostarczania różnych dóbr dla dworu do końca, właśnie do ostatniego dnia jego pobytu w Warszawie. Jak twierdzi Korzon, pisze tak o latach 90. Znany Żyd Szmul i żona Szmulowa miewali tajemne interesa z królem, o których sam Kicki dobrze nie wiedział. No, Kicki wiedział, wydaje się, o wszystkim, był bardzo blisko króla, był zaufanym królewskim, więc co to były za interesy, nie wiemy, ale jakby to zdanie świadczy o jakimś bliskim, wydaje się, związku i właśnie jakichś interesach z królem. Aktem z już z Grodna 27 czerwca 1796 roku otrzymali od króla Szmul i Judyta, no ważną rzecz, bo plac dziedziczny z domem dwupiętrowym przy ulicy Czerniakowskiej, tyłem ku łazienką, stojący o numerze hipotecznym 3012D. Ten dom, przynajmniej jego część, należała jeszcze w latach 20. do Judyty, sprawdzałam w taryfie miasta stołecznego Warszawy, jeszcze jako właścicielka figuruje właśnie w 21 roku. O kontaktach takich bliskich, spotkaniach oczywiście z królem wiemy niewiele, musimy się tutaj posługiwać tym, co nazwałam fantomami, ale parę informacji zachowało się w ogóle o Szmulach w gazetkach pisanych. Ja bym chciała tylko jedną tutaj, taką najciekawszą również ze względu na łazienki przywołać. Gazetka pisana z 31 marca 1792 roku, czy autor tej gazetki podaje, w przeszłą środę, to był 28 marca, odprawiły się u nas dwa wesela. Jedno w łazienkach żydowskie, córka Szmula, liweranta tutejszego, a to w przytomności króla i wielu bardzo dystyngowanych gości, drugie wesele Tęgoborskiego, szefa gabinetu interesów zagranicznych w pałacu jaśnie wielmożnego Chreptowicza, podkanclerza litewskiego. Po czym przestaje się już interesować tym drugim weselem i autor gazetki pisanej daje
informacje, podaje informacje o weselu córki Szmula, która za bankiera, jak Państwo widzą, zagranicznego Żyda poszła. A kolacja w łazienkach bardzo była wspaniała, kosztowna. Mamy tutaj jako gości zaproszonych i zagranicznych Żydków, wszystko po francusku ubranych, niektórych polskich. Wielu znajdowało się oficjerów i innych gości katolików. Po kolacji zastańce trwały do późnej pory. Niewypowiedziane tu są z tego kontenci i Żydzi, i inni, iż król dla złamania poglądu sam w swojej znajdował się osobie. Tu jest fragment oryginału, a tu jeszcze inne fragmenty już nie dotyczące króla. Chyba jednak nie tylko, jak sugeruje autor gazetki, o zamanifestowanie poglądów króla tutaj chodziło. Choć moment, w którym doszło do tego ślubu, tuż przed pierwszą rocznicą konstytucji, jest momentem bardzo ważnym, no, ze względu też na problem podejmowany w czasie Sejmu Wielkiego, problem dotyczący Żydów, a w końcu przecież nierozwiązany. Ale wydaje się, że żeby do takiego wesela doszło, no trzeba było mieć u króla naprawdę i na dworze jednak duże, albo bardzo, bardzo duże wpływy. I mnie interesują ci zagraniczni Żydzi we francuskich ubiorach. No bo tak, za mąż wychodziła wtedy Atalia, pasierbica Judyty, ale Szmul był wówczas w ogromnym ciągle konflikcie ze swoją drugą żoną, więc nie bardzo widzę taką możliwość, że to ona, Eleonora Gabriela Sprus i jej rodzina tam się pojawiła. Myślę, że to właśnie, być może właśnie Birowie, być może Bukowie, no tego jestem niemal pewna, to ich mamy w tych ubiorach, francuskich. Jeszcze jeden ślad, ale odwrotny. To znaczy ślad kontaktów ze Szmulami króla, a odwrotny dlatego, że dotyczy odwiedzin króla u Szmul w domu, w folwarku właśnie tym. Ten folwark Bojnówek stał dokładnie w tym miejscu, w którym teraz się znajduje Koneser na Pradze. Więc to był też rok, kilka miesięcy później, lipiec 92 roku, król znikł z Warszawy. Bardzo, bardzo no to duży niepokój wzbudziło. No i potem, ale wrócił, odnalazł się. Interpretacje są takie tego wydarzenia w pamiętnikach i w różnych doniesieniach, że pojechał wizytować wojsko na Pradze, że kopał rowy, że, i to jest właśnie drobiazg poetycki, że pojechał do Szmulów porozmawiać ze Szmulem. I ten drobiazg poetycki, który Państwo możecie też sami odczytać, brzmi tak. Król przysiąg dokonał, męstwem Polskę wsławił, spojrzał z okna na obóz, u Szmula się stawił. Ufność całą narodu wraz usprawiedliwił, wszystkich mądrych zasmucił, a głupich zadziwił. No, odwiedziny króla u nawet swojego bankiera na Pradze nie były pewnie zbyt częste i to kolejne świadectwo, które może poświadczać te kontakty z królem Szmulu. Ostatnia migawka dotyczy, zresztą wydobyta przez Aleksandra Krauschara, dotyczy kolejnych odwiedzin, ale troszkę wcześniejszych, przez króla Pragi. Był rok 1787, ze swoim bibliotekarzem, Szwajcarem Reverdilem wyprawili się saniami na praską stronę, by przyjrzeć się uroczystości wesela, która odbywała się, uroczystość na Pradze, przy akompaniamencie muzyki, pod gołym niebem, pod baltachinami, z nieodłącznym
ceremoniałem tłuczenia szklanki przez nowożeńca i procesyjnym pochodem przez ulicę wśród jarzących świateł. To ta podróż, te obserwacje bardzo miłe wrażenie na naszym bibliotekarzu sprawiły. Tylko pojawia się pytanie, czy to było przypadkowe wesele, na które król pojechał? No nie bardzo mi się chce w to wierzyć. Znaczy, w tym roku, w 87 roku miało miejsce małżeństwo, znaczy właśnie wesele i ślub Berka Sonnenberga. Bardzo możliwe, że najprawdopodobniej, a nie tylko jest to możliwe, pojechał znów w kierunku Szmulów, domu Szmulów król. No, kolejny taki... Już nie fantom, prawda, ale pewna informacja. Jeszcze może tylko dosłownie dwa słowa, bo chyba mam wrażenie, że mój czas się już powoli kończy. Jeśli mówimy o śladach kontaktów z Judyty z królem, to jeszcze, czy Szmulów z królem, to jeszcze jeden, korespondencyjny. Niestety nie zachowało się za dużo takich śladów, ale o jednym liście z 97 roku Judyty do króla, który już przebywa w Grodnie, chciałam dosłownie dwa słowa powiedzieć. Judyta pisze, opisuje sytuację, to już jest faktycznie ich fortuna, ich majątek po powstaniu kościuszkowskim, znaczy powstanie kościuszkowskie no bardzo uszczerbiło, nie wiadomo by było, co będzie dalej. Trochę o tym pisze, o różnych stratach, o spaleniach, o ruinie majątku pisze Judyta, zresztą też we wcześniejszym swoim liście kierowanym do króla, ale przez osobę trzecią, i prosi króla, żeby, gdy będzie jechał do Petersburga, to żeby Szmul mógł dołączyć do orszaku królewskiego i zaopatrywać ten orszak w, nie wiem, w jedzenie, we wszystkie potrzebne dobra. Tak się też stało. Szmul wybierał się wówczas do Petersburga, żeby odzyskać jakieś od Rosji no, pieniądze, które, z którymi zalegano. Pewnie chodziło o tutaj liwerunek na armii rosyjskiej. I to jest też symptomatyczne, że to nie Szmul pisze, jeśli potrafił pisać, ale mógł ktoś oczywiście za niego taki list napisać, bo z kolejnymi tak się stało już krótkimi, ale ten pierwszy inicjujący pisze Judyta do króla. Wiedziała, że jej nie odmówi, nie odmówił, to prawda, więc to też świadczy o lepszych stosunkach Judyty z królem niż samego Szmula. I proszę Państwa, oczywiście w tytule mojego wystąpienia Judyta w łazienkach kryje się drobna prowokacja, tak? Z trzech, zresztą od razu dodam, jeśli mówimy o tytułach, że ja wolałam tytuł Judyta w Warszawie, a profesor Cegielski mówi nie, jeśli będzie o łazienkach, niech będzie w łazienkach, tam siedzi winowajca tego tytułu. Więc kryje się oczywiście, jak powiedziałam, prowokacja, bo z trzech przywołanych świadectw jej obecności w łazienkach, na obiadach czwartkowych, na weselu, pasierbicy i w domu tym ofiarowanym przez króla, z tym tyłem do łazienek położonym. Świadectwo trzecie jest pewne, świadectwo drugie jest niemal pewne, świadectwo pierwsze jest mało prawdopodobne. Czy bywała w łazienkach częściej? Tego nie wiem, ale tego też wykluczyć nie można, jeśli często się kontaktowała z królem. Ale za tytułowym stwierdzeniem Judyta w łazienkach królewskich kryje się poważniejszy problem. Problem
tego zaczęłam, funkcjonowania u boku Stanisława Augusta ludzi takich jak Kalmanson, jak Judyta, propagatorów oświecenia żydowskiego, idei Mozesa Mendelsona na ziemiach Rzeczypospolitej, ale w ogóle też idei oświeceniowych. Problem transmisji ich, no właśnie dzięki tych idei oświeceniowych, dzięki kontaktom, dzięki takim postaciom jak Judyta z Lewich-Bucka. To one uruchamiają na szeroką skalę procesy asymilacyjne w rodzinach takich jak Frenklowie, Teplicowie, Bergsonowie. Oni będą tworzyć w XIX wieku nową klasę, nowoczesną, w sensie nowoczesnej burżuazji. A część tej historii rozpoczęła się wraz z przybyciem Judyty w 1776 roku do Warszawy i zapewne do Łazienek też. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pani profesor. Nie wiem jak państwa, jestem trochę przytłoczony tą opowieścią, bo tu i to wesele w Łazienkach, ale i ten wątek ważniejszy może, czyli właśnie ten oświeceniowo-kulturowy, który pani poruszyła, no są rzeczywiście takimi aspektami, o których wiemy mało ciągle. I właśnie wiemy mało o tych anegdotycznych aspektach, no ale też i o tych nurtach, prawda, właśnie o tych zjawiskach, które być może w ogóle zmienią z czasem nasze rozumienie epoki. No właśnie to muszę powiedzieć, że kilka rewelacji dla mnie tutaj. Osobiście bardzo dziękuję. A państwo zapewne mają do pani pytania bądź uwagi, to zapraszamy. Podnosimy rękę, bardzo proszę, to wówczas podamy mikrofon, prawda? Możemy chyba tak tym dysponować. Tak? To ja. Dziękuję bardzo. Czyli to wesele, na którym był obecny król, to było pasierbicy Judyty, tak? Nie, oj, przepraszam bardzo, nie właśnie jej córki, która była przypisywana królowi, tak? Tu, tutaj. A, no to 12 lat, tak. No tylko, że no, tak, tak. To jeszcze inne czasy. Tak, nie, bo ja w pierwszej chwili to zastanawiałam się właśnie nad tym, czy to tak nie było. Judyta miała ogromny wpływ na Atalię, potem żonę Samuela Frenkla, tak, takiej no, dużej postaci świata biznesu, ale miała wpływ, imponowała jej, krótko mówiąc, sprowadziła na złą drogę, bo Atalia oczywiście także dla swoim mężem przyjęła chrzest i tu widział wpływy właśnie. Tak. Dlatego można podejrzewać, no poza tym nie wyobrażam sobie, że taka postać, taka żona jak Judyta nie byłaby na takiej, mówiąc już językiem mało literackim, imprezie. Czy oprócz właśnie Szmula był jeszcze taki oficjalny bankier króla? Który właśnie, znaczy nie także legalnie, tylko oficjalny no właśnie, czy to nie była taka dodatkowa, prawda, pomoc? Boże, Szmul właściwie nie był, no powiedzieć, że on był bankierem. Bankierem, no to. Jako bankier liczył się tam kolejny wśród ludzi, którzy, no nazwijmy go pomagali. Zaufany. On raczej inwestował, on raczej szedł w kierunku uprzemysławiania, handlu, a jeśli chodzi o króla, to po prostu pożyczał pieniądze. To tutaj właśnie bardzo... Tak, tak. Chciałabym tak. Ochronić tych właśnie bliskich bankierów. Tak. Sobie, tak się o nim mówi, ale to dopiero trzecia, czwarta jego profesja.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mam ochotę zapytać, czy do tej nazwy Szmulowizny to tylko odnosić się tak literalnie, że po prostu jest to związane z miejscem, gdzie... Tak, czy też to dodatkowe jest jakieś określenie? Bo ja przyznam się, że nie jestem warszawianką i nie znałam tego określenia i jakoś tak mi się kojarzyło, nie fonetycznie, przepraszam, tylko znaczeniowo, semantycznie, z jakąś taką działalnością, taką troszeczkę szemraną. Szemraną, przepraszam. Dziękuję. Oczywiście to ma związek, znaczy ta nazwa, która jest też, funkcjonuje do tej pory, z nazwiskiem, z imieniem. Nazwiskiem, tak. Z imieniem Szmula. A, no tak, Szmula. Dokładnie jest ten teren, który podarował mu. Dziękuję. Alina Husein, ja chciałabym się dowiedzieć, czy są jakiekolwiek dane, jakiekolwiek prawdopodobieństwo, które mogłoby wskazywać na powiązanie tej pomocy finansowej z jakimiś konkretnymi inwestycjami królewskimi albo konkretnymi tarapatami królewskimi? Znaczy, Dobrze, przepraszam. Znaczy, pyta pani o... o pieniądze, które dawał Szmul. Nie, nic na ten temat nie wiem. To znaczy, to były pieniądze, no, które niezwiązane, powiem tak, z jakimiś, przynajmniej nie wiem o takich, z inwestycjami królewskimi. Tak zwane, podejrzewam, na życie. Tutaj mamy od tego okresu wśród nas znakomitą znawczynię, panią profesor Annę Krwawicz, więc być może będzie mogła, jeśli coś wie na ten temat, dorzucić. Ale wydaje mi się, że po prostu na codzienne potrzeby były te pieniądze, były istotne, tak? Ważne i konieczne. Na utrzymanie dworu i tego typu. Ale no, tutaj by pewnie trzeba jeszcze dopytać historyków, ale bym się zdziwiła, gdyby było inaczej. Tutaj pani profesor kręci głową, że chyba mam rację, tak? No były mu, no znaczy... Nie, no znaczy to też jest życie, tak? Znaczy nie przejadał jad, słyszeliśmy mało, więc... Ale nie na inwestycje w takim sensie gospodarczo-przemysłowym. Nie jeszcze... Tu przepraszam, bo pani... Dobrze, to zaraz, to tak. Tak, jeśli można, to chyba ja. Pani była w kolejności, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Proszę powiedzieć, skąd podejrzenie, że może to być córka króla, córka Judyty? Znaczy ja cytuję, to jest legenda rodzinna, a każdy historyk wie, że oczywiście nie można przesadzać z wiarą w legendy rodzinne, ale nie można też ich bagatelizować. I Krzysztof Teodor Teplic w tej książce, którą już pokazuję, czyli książce Rodzina Tepliców, książka mojego ojca, mówi, że to jest zresztą ładna anegdota, znaczy ładna i jednocześnie dramatyczna, że oczywiście jak wszyscy Żydzi, rodzina Tepliców była bardzo zagrożona w czasie wojny i zdradzał ich, jak to był tak zwany czarny rodzinny humor, nos, semickie nosy. A te nosy, jak pisze Teodor Teplic, no to były w spadku, jak legenda rodzinna mówi, po Stanisławie Auguście, a wcale nie po Szmulu. No więc stąd taka informacja i tylko stąd. Ale prawdą jest, że bez podania źródeł w różnych opracowaniach o jakiś, też to Frank tutaj sugeruje, o jakichś bliższych kontaktach Judyty i króla, no się pisze nie wprost, ale, a tu mamy to już czarno na białym. To pani. Dziękuję. Chciałabym zapytać, czy wiadomo, dlaczego rozpadło się jego pierwsze małżeństwo? Czy coś wiemy na temat tego rozwodu? Szmula z pierwszego, ale pierwszego, bo były trzy. Pierwsza żona to matka takiej postaci
duże, jaką był Berg Sonnenberg i Tamerle z Chorowiców Sonnenberg, czyli ci pradziadowie Henri Bergsona. I że ona chyba zmarła, z tego co, też się nią specjalnie nie interesowałam, ale ona jakby nie funkcjonuje. Druga, ta właśnie matka Atalii, to była właśnie Gabriela, Eleonora Gabriela z Prus, no i tu doszło do rozwodu w latach 70. i wielkiej rozwodowej awantury. Ale z jakiej rodziny pochodziła? Próbowałam się temu przyjrzeć. Ja pytałam, z jakiego powodu oni się rozstali? Z jakiego powodu? A to jest moje pytanie, ja bym chciała wiedzieć, tak? Można odpowiedzieć, ale to jest takie troszkę upraszczanie, ale może też tak było z powodu, że przyjechał Hajman i przyjechała Judyta. Tak. A może było inaczej, znaczy tutaj to już trzeba być ostrożnym. I natomiast to jest też ciekawe, to już znowu tak na marginesie, że w momencie, kiedy Atalia przechodziła, brała chrzest z dziećmi, z Samuelem Franklem, to dołączyła do nich również Gabriela z Prus, prawda? Wtedy już wdowa, rozwódka po Szmulu i wdowa po Wolfgangu. Tak. Ale o pierwszej żonie nie wiemy i o powodach, wiemy niewiele o pierwszej żonie i o powodach rozwodu. Nie, no tym bardziej, że to nastąpiło już bardzo szybko po urodzeniu Atalii. Tak. A chciałabym jeszcze zapytać, czy jeżeli Judyta uczestniczyła w obiadach czwartkowych, to czy jest możliwe, że uczestniczyła bez męża, czy jedynie towarzyszyła Szmulowi? To znaczy tak, po pierwsze, no oczywiście z dużą ostrożnością trzeba podchodzić do uczestnictwa. Mnie niepokoi to, że napisał tak Ringelblum, a on nie pisał z powietrza, tak? Czy był jakiś ślad? Ale już nie wyobrażam sobie, żeby z Krasickim razem Szmul siedział. On ponoć dobrze, nawet znaczy nie ponoć, po polsku nie mówił, podpisywał się, jak pisał Frank, tą taką polsko-niemiecko-żydowskim pismem, które też to nie było idysz, to jeszcze było coś chyba innego, choć oczywiście tutaj pewna nie jestem. Nie wyobrażam sobie, żeby Szmul tam w tym gronie mógł być i nie myślę, żeby Judyta była, ale no tak, pojawiała się taka informacja. A możemy przypuszczać, że Szmul mówił jidysz, a Judyta znała kilka języków, tak, ale prawdopodobnie z domu znała hebrajski, tak? Czy jak możemy tego to... nie wiem. Widzieć? Też się nad tym zastanawiałam, ale nie wiem. Ja myślę, że ona się porozumiewała głównie albo po niemiecku i pisma, które ostały się, były pisane po niemiecku, jak i w sprawach takich urzędowych, albo pisała po francusku. Co prawda ta francuszczyzna, mimo tego, że historycy mówią, że biegle mówiła po francusku, bardzo możliwe, ale pisała, jak pokazałam kilku romanistom i Francuzom też, żeby się upewnić, to jednak jest XVIII wiek i koniec XVIII, no to byli lekko przerażeni. Ale jak wiadomo, z tą francuszczyzną naszych elit też bywało różnie, więc być może tutaj nie było jakiejś dużej różnicy. Była pochowana, bo to jest ładna historia. Wspomniałam, że otrzymał też przywilej założenia cmentarza żydowskiego na Targówku. Szmul ten cmentarz nadal jakby przylega do cmentarza Brudnowskiego, prawda, katolickiego i nadal funkcjonuje, ale oczywiście nie działa. I Szmul miał tam kwaterę numer 1. I to, co jest ciekawe, zmarła Judyta w 1829 roku. Większość, no, choć Berg, Sonnenberg i Pasier zmarł kilka lat wcześniej, w 1821 roku. I przepraszam, pokażę, bo to jest dzieło sztuki. Jeśli znajdę okulary, to chyba są. Opel na Okopowej, czyli mauzoleum Szmula, bo też tu, jeśli... proszę. Kazał się pochować, czy pochowano go właśnie już na ulicy Okopowej.
A Judyta w swoim testamencie, sporządzonym dosłownie na 2 miesiące przed śmiercią, powiedziała, żeby pochować ją na moim cmentarzu na Pradze. I leżała obok męża, ale no nie zachowały się te grobowce. Zresztą wiadomo, jak ten cmentarz żydowski na Pradze wyglądał. Teraz jakby tam się zaprowadza. Oj, już liczę. Ona zmarła w 1829, Szmul była 20 lat od niego młodsza. Zmarł w 1801, podaje się dwie daty, 1800 czy 1801. roku, więc no to jest no 28-9 lat po mężu. Proszę Państwa, oszczędzając Panią Profesor tego wieczora, proponuję ostatnie pytanie. Jeśli można. Donośnie powiem. Chciałam zapytać o dzieci, bo wiemy o rodzicach, a jak potoczyły się losy dzieci. Prawdopodobnie była to nadal elita finansowa i intelektualna. O jednej córce wspominałam, o Annie Hai, potem Morawskiej. I czyli no drugie małżeństwo to jest właśnie z tym senatorem, o którym wspomniałam, z Józefem Aleksem Morawskim. No i to była elita, oczywiście, minister, senator, to był jeszcze innego typu awans, prawda, społeczny. Reszta, czyli dwie pozostałe córki. Jedna to właśnie ta podejrzana o to, że była córką Stanisława Augusta, czyli Barbara Bona. Ona wyszła za, też to są rodziny bankierskie, Osterreicherów i z nich potem mamy rodzinę Estreicherów, prawda? Była to elita bankierska, przemysłowa, mamy tą Atalię jeszcze, to jest najbardziej wyrazista postać, czyli panią Samuelową Franklową, która funkcjonuje w tym świecie bankierskim, ale również w kulturze. Znaczy nie ona, ale poprzez męża, poprzez dzieci. To jest jakby oddzielna historia. Ja też muszę przyznać, że nie do końca śledziłam, mnie ten XVIII, przełom XIX wieku interesuje, ale większość, zresztą ta pierwsza córka bardzo szybko zmarła. Każda miała liczne dzieci, jakby to jest jakby inna opowieść. Natomiast o tej rodzinie, jak to się rozkłada, to są i te trendy asymilacyjne i odwrotnie, tak? Jak było z rodziną Berka, Sonnenberga, dalej jakby pogłębianie tych hasyckich, ale też mamy tutaj tą odnogę francuską Bergsonów. Tak, i to też jest bardzo interesujące. Krótko mówiąc, podsumowując, te żony, znaczy te dzieci, córki wychodzą albo za, to jest awans ten jak Anne Hai, albo za bankierów i biorą udział w tym życiu finansowym Warszawy, ale żadna z nich nie dorównała, żadna z córek nie dorównała swojej matce i może dlatego. Bo tak jakby odpowiadając nad tym zastanawiałam się. Żadna nie była taką osobowością. No, tu jest jeszcze jeden, to ja bym chciała podkreślić, ciekawy wątek, ale do przebadania. To jest ten wątek kontaktu z Berlinem. Małżeństwo z Anną Hają, znaczy małżeństwo Anny Hai z Morawskim, to był ważny moment, myślę, że w życiu Judyty też. A z aktu, przez który przebiegłam, nie było czasu, żeby się zatrzymać, otrzymujemy aktu ślubnego, otrzymujemy informację, że Judyta bawi w Berlinie no, w tych miesiącach, tak? Czyli takich sygnałów, że ona bardzo dużo czasu spędzała tam
we Frankfurcie, w Berlinie jest dużo. I to jest, i te archiwa być może pomogą odpowiedzieć na kilka jeszcze dodatkowych pytań. I ten związek między, no między, tam jest, ja już też nie pociągnęłam wątku, spotkania z Varnhagen Jakubowiczowej, bo podejrzewam, że we Wrocławiu, a prawie pewna jestem, bo są takie drobne ślady, musiało dochodzić, one się mogły wcześniej znać, więc to jak, z czego ona korzystała, z jakich doświadczeń i co przenosiła tutaj, no to jest ciekawy problem, ale to jeszcze do przebadania. Dziękuję bardzo, ale widzę, że... Ja widzę, że pani profesor chciałaby jeszcze państwu długo opowiadać tę historię, ale tak, musimy panią oszczędzać. Bardzo dziękujemy państwu dzisiaj za przybycie. Zapraszamy jutro tutaj następny, sądzę, bardzo ciekawy oświeceniowy wykład z innego cyklu związany z wystawą duńską Flora Danica. Wykład pani profesor Szelongowskiej o oświeceniu duńskim właśnie i o Kopenhadze czasów stanisławowskich, jeśli tak można powiedzieć. A tu w naszym cyklu za półtora miesiąca, 30 listopada, następny o, zdawałoby się, znacznie lepiej znanej postaci, czyli o po prostu kamzecerze, współautorze tego miejsca, gdzie jesteśmy. Pani profesor Barbara Arciszewska 30 listopada powie o kamzecerze, ale myślę, że równie rzeczy niezwykłe i nieznane jak te, o których dzisiaj słyszeliśmy, o kamzecer na nowo odkryty i na nowo zobaczony. Dziękujemy bardzo.